Rozpoczęcie sezonu 2022-2023 zbliża się wielkimi krokami. Co, gdzie i za ile obejrzymy? Zapraszam, to jest kanał z pierwszej piłki. Kanał z pierwszej piłki zgromadził 577 subskrybentów. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za subskrybowanie, a wszystkim, którzy tego jeszcze nie robią, gorąco zachęcam, żeby zasubskrybowali kanał. Mistrzostwa Świata w Katarze odbędą się w środku sezonu ligowego. Zaczynają się te mistrzostwa 21 listopada, skończą się 18 grudnia. To powoduje, że wszystkie ligi praktycznie muszą te terminarze zmienić w porównaniu do lat poprzednich. I tak się dzieje, bo te ligi zaczynają grać dużo wcześniej niż to było w zeszłych latach. I oto Francja, czyli Ligue 1, zaczyna swój sezon ligowy już 5 sierpnia. Włosi z Serie A 13 sierpnia, czyli tydzień później. Bundesliga również zaczyna swoje rozgrywki 5 sierpnia. La Liga rozpocznie tydzień później, czyli 12 sierpnia. I Premier League zacznie 5 sierpnia. No dobra, to gdzie my te wszystkie mecze teraz zobaczymy? Jeśli chodzi o Ligę Konferencji i Ligę Europy, zobaczymy przede wszystkim Viaplay. Wybrane mecze polskich drużyn ma pokazać TVP, co potwierdził Marek Szkolnikowski. Liga Mistrzów. Przede wszystkim oczywiście Polsat Sport Premium, Polsat, który wygrał przetarg na kolejne 3 lata, więc również w tym sezonie pokaże Ligę Mistrzów, wybrane mecze pokaże TVP, to był oczywiście co tydzień jeden w środę mecz pokazywany przez telewizję publiczną. Jeśli chodzi o Ligue 1, jeśli chodzi o Francję, tu mamy podział praw, Canal Plus i Eleven Sports pokazują wybrane mecze danej kolejki. Włochy, Serie A, tutaj wszystkie mecze pokazuje Eleven Sports. Niejednokrotnie mówiłem, że jest to flagowy produkt stacji Eleven, więc jest bardzo dobrze opakowany i to się zapewne tu nic nie zmieni. Bundesliga od poprzedniego sezonu, również i w tym sezonie, prawa na wyłączność ma platforma streamingowa Viaplay. Jeśli chodzi o La Ligę, czyli Ligę Hiszpańską, Canal Plus i Eleven Sports, również podział praw telewizyjnych, nic się tu nie zmieni, wybrane mecze na stacjach Canal Plus i Eleven Sports. I Premier League, to jest ta największa zmiana, na wyłączność od tego sezonu Viaplay prawa utracił Canal Plus do pokazywania jej królewskiej ligi. No to teraz za ile, skoro już było, gdzie? Przede wszystkim chcę powiedzieć w ten sposób. Kupowanie osobno wszystkich tych stacji nie ma sensu z punktu widzenia oczywiście finansowego. Canal Plus, jeżeli by się chciało kupić osobno, 45 zł. Eleven Sports 15,90. Polsat Box Go Sport koło 40 zł. Viaplay 34 zł. Kompletnie się to nie opłaca. I teraz ja, analizując oferty, uwaga, podkreślę to bardzo mocno. Widziałem na przykład na UPC jakąś tam ofertę za 45 zł, gdzie oferują Viaplay, Polsat Sport i Eleven Sports. Ale ja chcę mieć elastyczność. Jeżeli w danym miesiącu stwierdzę, że nie chcę już czegoś oglądać, to chcę mieć możliwość anulowania subskrypcji, nie chcę podpisywać umów i tak dalej. Jeżeli ktoś nie ma z tym problemu, to na pewno znajdzie u swojego dostawcy telewizyjnego może lepszą ofertę. Net, ja nie wiem, koło 25 zł za Polsat Sport Premium. Tak jak mówię, UPC coś tam ma ciekawego w ofercie. Ja nie chcę, bo to związuje, ja tego nie lubię ogólnie, a dwa, że mamy oczywiście inflację, wojnę i musimy być elastyczni, bo są czasami rzeczy ważniejsze niż piłka i może się okazać, że nas po prostu na to nie stać i musimy się z tego wycofać, a to nam da taką możliwość. Więc dwie oferty widzę tutaj ciekawe, jeśli chodzi o integrowanie tej oferty. Jeden to jest Player, który oferuje wszystkie kanały, Canal Plus, plus Eleven Sport za kwotę 60 zł. Ale jest oferta lepsza i moim zdaniem ta oferta, której ja używałem w zeszłym sezonie, która się pojawiła w trakcie sezonu. Uwaga, bo Canal Plus, przegrywając przetarg na Premier League, musiał wyjść z czymś fajnym i wyszedł, dlatego że w swoją ofertę jakby wtłoczył Polsat Sport Premium. I dlatego za 6 dych jesteśmy w stanie mieć Eleven Sport, wszystkie kanały nie tylko sportowe, Canal Plus i Polsat Sport Premium za kwotę 60 zł. I uważam tą ofertę, z której korzystałem
bo nie wykupywałem, nie będę ukrywał, Viaplay i 60 zł starczyło, żeby mieć oprócz Bundesligi i oczywiście Ligi Konferencji, Ligi Europy dostęp do meczów Ligi Mistrzów i Lig Top 5. I chyba ta oferta teraz jest najciekawsza. Oczywiście, jeżeli chcesz mieć Premier League, jeżeli chcesz mieć Bundesligę, jeżeli chcesz mieć wszystkie mecze Ligi Konferencji, Ligi Europy, no to musisz dodać do tego 34 zł. I to jest ta opłata miesięczna za wykupienie Viaplay. Na sam koniec muszę powiedzieć jedną rzecz, której nie da się przemilczeć. Viaplay musi zrobić dużo lepszą robotę niż robiło w poprzednim sezonie. To, że ma zły PR i złą opinię wśród kibiców polskich, to jest naprawdę nic nie powiedzieć. Na tą platformę się już niemalże przeklina po prostu na Twitterze same wrzuty, ale wynika to moim zdaniem zasłużone, dlatego że o co chodzi? Jakość to jest oczywiście jakaś sprawa subiektywna. Jedni mogą oglądać w 720, inni tylko w HD i tak dalej. Oczywiście na dzisiejsze czasy to jest słaba jakość, którą mnie Viaplay oferuje, ale dla mnie nie jest to jakiś czynnik totalnie wykluczający tą platformę, ale jeżeli w najważniejszych momentach, najważniejszych ligach dochodzi do zerwania transmisji, wielu nie może odtwarzać, nie wiem, meczu, był taki problem z Der Klassiker, że niektórzy całej połowy nie mogli zobaczyć, niektórzy w ogóle 3/4 meczu nie mogli zobaczyć, niektórym się zrywał stream po, nie wiem, 15-20 minutach, tak samo było z KSW, niektórzy nokautów nie widzieli, bo zrywało streamy. Nie może tak być i Viaplay musi absolutnie w tym sezonie coś zrobić, bo samo posiadanie praw do Premier League, Bundesligi, nawet ta jakość, to jest jedna sprawa, ale nie może zrywać transmisji takiej ilości kibicom. I jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna. Niekiedy widać, że Viaplay mówi, że to jest problem łącza. No ale jak problem łącza, jeżeli, nie wiem, czytasz się na Twitterze i to są wypowiedzi, nie wiem, setki osób, którzy mają ten sam problem, to wtedy to chyba nie jest problem tego czy innego kibica i jego łącza internetowego. Ale to już zostawiam Viaplay. Jeżeli ja miałbym zapłacić 34 zł, a ciągle się nad tym zastanawiam, czy to wykupywać, to naprawdę nie wyobrażam sobie, żeby mi zrywało transmisję i oby do takich rzeczy nie dochodziło w tym sezonie. Słuchajcie, to tyle. Dziękuję bardzo. Wy się teraz podzielcie może jakimiś ciekawymi ofertami, które wy znaleźliście, co wy o tym rynku praw telewizyjnych w Polsce myślicie. Dzielcie się, komentujcie, oczywiście lajkujcie, subskrybujcie. Gorąco do tego zachęcam. A tymczasem spokojnej niedzieli, spokojnego tygodnia. Trzymajcie się, cześć.